Tak, no to sobota 19 lutego, witam Was z terenu stacji narciarskiej Soszów, 19 lutego 2022, z terenu stacji narciarskiej Soszów, jeżdżę dzisiaj 3 godziny z racji tego, że jest ciepło, no i po tym będzie, no bajoro na tym stopniu, się dużo ukrywać, mam nadzieję, że ta skilajza odbędzie się bez zakłóceń, że nie będzie pewnego rodzaju telefonu i nie będę musiał jechać do chałupy, bo niestety jest takie prawdopodobieństwo, co by mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno wnerwiło. Dlatego uznałem, że się trzeba cieszyć, póki się tylko do. Orkan szaleje dziś, tak, bardzo niebezpieczny. Orkan jakoś to Eugenii, czy jakoś tak, nie wiem. Trochę się nie wyspał tej nocy, ale myślę, że skilajza będzie fajną. Tutaj się jakieś zawody szykują. Taką można powiedzieć dzisiaj też wybór stagowo skilajza. Jutro roba kończy 37 lot. Tak, piszczotki widać.
także korzyścią medali. Nie dać się zwariować. Mogę też tak głośno o tym gadać w tej chwili na dworze, bo mnie chyba zmieniłem, nie chcę to dowiedzieć. Kurde, taki warunki nie by to było odciskać. Ale jak nie, idzie to wygląda.
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to może być jedna z ostatnich, a oby nie ostatnia skidajza w tym sezonie. No to byłaby zbrodnia w biały dzień. W takich warunkach kończyć. Nie mam nadal oficjalnego potwierdzenia, czy jest zamknięty, czy nie. Ale jest tu widok pisze. Prawa widać. Cieszyna, Orłowór, kopalnie Karwina. Jest to karwa. A i nawet jeszcze nic nie widać. Tak, tą za mgłą, ale je widać. Sam Halej. Thank you.
jest pełna. To było nieplanowane. Ale ustane. A jechałeś prosto na brzegu. Chyba mój kladyk na dziecku teł do głuchówki. Nie, szczelny. Szczelna tego. To jest ta szczelna. Kurde, jeszcze kurde wytargą. Jak się uda, to jutro będzie w krajach, to jutro ma być kula to pogoda. Ciepło mi się zrobi. Pojadziemy już do auta.
Dziękuję.